Jeżeli spojrzymy wstecz, to w czasie poprzedniej hossy to te ceny były wyższe. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają, ale ceny no, opierały się prawie o 2 złote. Oczywiście nie wszystkich, ale generalnie te ceny były w granicach złoty 70, złoty 80. Dzisiaj takich cen nie mamy. Mamy ceny przeciętne w granicach złoty 38, złoty 40. No, niektóre zakłady płacą więcej. Ale to, co tutaj słyszymy od uczestników, to to, że te ceny w zasadzie zaczynają się obniżać, spadać, dlatego że spadają ceny produktów na rynku. Zakres tego spadku jest trudny w tej chwili do przewidzenia. Nie wiadomo, czy to jest tendencja jakaś taka, która będzie istniała, czy to jest po prostu takie chwilowe odbicie po bardzo wysokich cenach, szczególnie masła, bo odnośnie pozostałych produktów, o tak wysokich cenach nie mówimy. Wszyscy mają nadzieję, że to, co teraz mamy, to nie jest odwrócenie koniunktury, tylko jest przejście w taki pewien chroniczny stan, takiej pewnej niepewności i fluktuacji cen na dłuższy okres.